I do mnie podeszła taka młoda dziewczyna, taką, jak dziś pamiętam, bułkę z szynką mi daje. I mi myśl taka wskoczyła, to wszystko dzięki wyszkoleniu. Pytam się, możesz przyjść jeszcze raz? No spróbuję. A dlaczego się pytasz? Bo chciałem, żebyś mi cywilne ubranie, bo myśmy byli w paściaku. Cywilne ubrania przyniosł. No spróbuję. Ale w razie czego, to ty jesteś moją kuzynką. Jak masz na imię? Hanka. A ja jestem Bogusław. To pamiętaj jeszcze. Bo posty chodziły, to niektórzy i niektórzy rozumieli już po polsku, prawda? Trzeba było zachować. I kolegom powiedziałem, słuchajcie, próbuję ucieczki. To jest nasze paczki, to nasze oczywiście, nie wszystkim, tylko to jest nasze paczki. Jak? Ubranie. No to jest próbuj pierwszy. No i po jakieś 15-20 minutach ona przyszła. No i tak z daleka uśmiecha. To znaczy wszystko w porządku, ale za nią idzie post. Ja z nią rozmawiam, jak chcę, to się cieszę, cię widzę. A my co tak rozmawiacie? Już po polsku. Węgier. Ja mówię, wyobraź kuzynka. Kuzynka? On tak się obejrzał, mówię, zapytaj się, czy nie ma wódki. A mówię, ja nie wiem. A ona mówi, ja mam, tylko się krępuje panu dać. Mówi, nie, tak rozejrzał się szybko, zabrał to pół litra wódki. Mówi, tu sobie rozmawiajcie, a ja tam daleka będę pilnował was, żeby ktoś nie tego. Ja mówię, nie, po co masz pilnować, jak... Bo jeszcze pytam się, kiwam go, masz? A ona mówi, że ma, więc ja muszę się gdzieś schować przecież. A pani wie, w cegielni są tak zwane rusztowania, które nazywają się sztagami. To takie pomosty, schody takie budowlane. Więc wszedłem, pytam, ja się pytam, jak załatwiłaś? A podeszłam do jednego z mężczyzn na ulicy i mówię, że potrzebuję ubranie. A on mówi, a już wiadomo, bo AK też zbiera ubrania. To mówi, chodź ze mną. Wszedł do bramy, rozebrał się, poszedł przez podwórko, kazał jej poczekać, że musi, że da jej czy ktoś poda jej wódkę, bo bez wódki nic nie zabierze, nie załatwi. Ona poczekała i przyniosła. Człowiek zupełnie nieznany, jak ona, taki ten człowiek, który się rozebrał przecież. No przyniósł, ja się przebrałem i wychodziłem, przechodziłem jeden kordon, przechodziłem drugi, ja wziąłem koszyk je od niej, ona tylko z torebką była, ale coraz bledsza się robi. No młoda dziewczyna, no i, ale też musiała pracować w konspiracji. I przy trzecim, już przed samą bramą, bo jak wejście do cegielni, to obok stoi takie biuro, budyneczek taki. Taka kamera. Taki budyneczek na schodkach, taki jak jednorodzinny domek, taki tylko mniejszy. I z tego wychodzi nasz komendant transportu, ale pijany już. I patrzysz, i w tym momencie jej ze strachu torebka wyleciała i wszystko się wysypało. I on mówi, tak się patrzy z daleka, no jakieś 20 metrów, mówi, a wszystkie kobiety na świecie sobie znają, czego one nie mają w tych torebkach? A ja zbieram szybko, bo wiem, że jak on podejdzie, ja jestem dosyć starym więźniem, to mnie pozna, czapkę zdejmie, ogolona głowa, no to zastrzeli ją, już mi nie chodziło o mnie, już wtedy dosłownie, nie myślałem o sobie, tylko myślałem o tej dziewczynie, która poświęciła się, złapa z tymi rzeczami, on mówi, czy tylko, pytam się jeszcze, czy wolna jeszcze raz przynieść chleba? On mówi, ale wodka, wodka. No jak wodka, to dobrze, myślę. No myśmy tylko wyszli za to bramę, on mówi, wolna droga, bo temu wartownikowi, wyszliśmy, ona mówi, ja z tobą dalej już nie mogę iść. Ja mówię, gdzie jest las? Nic nie wiem, nic się nie pyta, idź w lewo, ja idę w prawo. No i tak wyszedłem, idę, ale za mną słyszę kroki. I myślę, jeśli gestapowiec, to by strzelał. Jeśli nie gestapowiec, ale schodzę na jezdnię i niby sobie but poprawiam, a patrzę, kto z tyłu kto idzie, ale widzę oficerski, buty oficerki nasze, to są te dawniej oficerowie nosili w Wojsku Polskim. I on podchodzi do mnie, mówi, nie oglądaj się, idź zupełnie spokojnie, ja cię przejdę, masz tu hasło, odzew i tam na rogu będzie stał taki chłopak młody. On się zapytał o hasło, albo ty się zapytasz i odzew. I dalej cię pokażę. Ja mówię, las, idź co cię każe i nie oglądaj się. No jak każesz, no idę. Wiesz, człowiek jak manekin idzie, prawda. I patrzę, rzeczywiście na rogu stoi taki młody chłopak, taki Andrusiak, rękę w kieszeni, więc ja na niego tak wszedłem, mówię, tam mówię, co mówi, że idziesz? A ja pytałem hasło, on tak się spojrzał na mnie, powiedział, a on się pyta o odzew, więc ja mu również powiedziałem, prawda? Mówi, teraz idź na tamkę 4, mówię, gdzie to jest tamka 4? Tam jest ulica,
w bramie są drzwi, trzy razy zapukasz, podasz hasło i ci otworzę. Jeśli za pierwszym razem nie, to drugi raz pukaj. Więc pukam raz, te trzy razy uderzenie, nikt się nie odzywa. Drugi raz pukam, myślę sobie, nikogo nie ma, ale kto się odzywa, pyta hasło. Ja w tym momencie zapomniałem hasło. Bo z napięcia, z nerwów i mówię, więzień z Majdanka. I otwierają się drzwi. Jest taka pani w wieku mojej mamy, bardzo serdecznie, zaczęła od razu płakać. Zamknęła drzwi, mówi, zaraz synowie przyjdą, bo mam dwóch synów w twoim wieku. To mówi się, zaraz zaopiekujemy tą zabawą. No on zrazu patrzy, tu znów krew leci, no więc zaraz obandażować, umyć. Umyłem się. Po tym ona, marszu, tak? Po tym marszu, po haratach. No przecież no, to straszne było. Pomimo, że to były buty skórzane, ale to były twarde. I to kancerowało nogi. Potem nakarmili, przyszli synowie, zaraźmy, nie martwcie się, wszystko, to jest nasza placówka tutaj. Już Szwabów wykończymy. No ale zjedz i dali mi pół szklanki spirytusu z sokiem wiśniowym, tak zwane tatę z mamą. No ja nie piłem, prawda? Ale wypiłem i to mnie uratowało żołądek, wie pani. Rozszerzył się trochę. No mnie się zakręciło w głowie, było od razu, ale potwornym, no, satysfakcję miałem uczuciową, rozgrzanie żołądka. Bo po tym przemarznięciu, tym jedzeniu, prawda? No oczywiście mama bardzo dozowała mi jedzenie, tak, bo nazwaliśmy tą panią. Potem zabrali mnie wieczorem do takiego olbrzymiego sadu i tam był królikarnia była. I na górę kazał mu, żeby się nie odzywać, niech to już jest ostre pogotowie, a każe, już będą nas pilnować. A mówi, już inni też uciekają tą samą drogą. I nie odzywa się, kto do ciebie przyjdzie. Ale ani oni mnie się nie pytali, ale ja nie mówiłem, jak mam na imię, bo nazwiska to nieistotne było, prawda, w ogóle. I po pewnym czasie, jakie pół godziny, słyszę, ktoś mnie woła, Bogusław. Bogusław. Myślę, no nikt mnie nie zna. To musi być swój chyba. Więc chodzę, skoro człowiek jest bezbronny, patrzy tu kolega, Giebultowicz. On potem był ambasadorem w Norwegii nawet. Ale no, też z więźniów? Tak. Uciekł też. Uciekł, tak samo jak i ja. No i też go doprowadzili, to ten sam łącznik doprowadził go, bo on widocznie był wyznaczony jako łącznik naszej jednostki. No i tylko już jego nie nakarmili, nie umili, tylko dali mu taki olbrzymi termos, jedzenie, żeby zjadł. No rzucił się, ja mówię, Inek, jedz spokojnie, bo tobie nie wolno jeść, bo jesteśmy wszyscy wygłodzeni potwornie. No, gdzieś koło godziny jakiejś 12, pierwszy słyszymy, przychodzą nasi też, dali nam rewolwery, ale też teraz już was nikt nie chwyci, prawda, już nie oddacie się. Ale zresztą jest w ogóle spokój na razie. No i ja rano umyłem się, ogoliłem się oczywiście, bardzo dawno się nie goliłem. Zacząłem wyglądać trochę jak człowiek, nazwijmy to. No i koniecznie chciałem iść odebrać do tej cegielni, odebrać swój pasiak. No, odradzali mnie, ja wziąłem taką laskę od niej, bo mnie noga bolała i poszedłem, zresztą podprowadzili mnie nawet pod tą cegielnię. I na warcie stał Austriak, o którym mnie znał i którego ja go znałem, z widzenia oczywiście. Tak. Stój, dokąd idziesz? Kto ty jesteś? Ja jestem właścicielem, ty mówię. Ty właścicielem jesteś ty i uciekaj stąd. Dziękuję Bogu, że jesteś tutaj, bo zaraz będzie wymarsz. Idź do kościoła, pomodlij się. To Austriak był. I ja tak jakby mnie ktoś kazał, zawróciłem, poszedłem do kościoła. W kościele widzą ludzie, tam mnie ksiądz spowiada. Myślę, jestem katolikiem, wierzącym. Podszedłem, zacząłem się spowiadać. A ksiądz zaczął się pytać, a gdzie jestem, a co jestem, u kogo jestem. A były wypadki za niemieckich czasów, że gestapowcy przebierali się w sutanny i spowiadali i w ten sposób wyłapywali różne wiadomości. Więc ja się przestraszyłem, mu się nie bój, tu mówi Maciej. Ja mówię, ja się nie boję, ale ja już jesteś tu na tamtym. Ja mówię tak, ale jak odszedłem z konfesjonału,
Pomodliłem się trochę i szybko idę do nich. I mówię, że taka się stała, no gafę popełniła. On mówi, nie, ten syn, to jest nasz człowiek, on tu przyjdzie po południu. I rzeczywiście przyszedł. I wtedy jeszcze do nas dołączył, Jinka zabrali gdzie indziej, a przed Staniszewski. Tak, Stanisławski. On nie u pani nie był, on jest w Poznaniu obecnie, Stanisławski, on był lojfrem na letni. I ogole... Też uciekł wtedy w Krakowie. Tak, też tak samo uciekł, bo 20, jak się dwóch zdaje się uciekło. I przyszedł ksiądz, zrobił nam zdjęcia i mówił, dostanę się do dokumenty. Na drugi dzień mieliśmy, mówiąc po polsku, metrykę urodzenia, dowód osobisty, kartę pracy, specjalny Ausweis na wychodzenie wieczorem, bo godzina policyjna była. Zaświadczenie, że jesteśmy chorzy na tyfus. Lekarskie ze szpitala miejskiego. Oni i ja dostaliśmy to. I rzeczywiście była taka sytuacja, że któregoś dnia przyszedł patrol, czy ktoś jest tu obcy. On mówi, są kuzyni, ale oni są chorzy na tyfus. Jak to na tyfus? To do szpitala ich zabrać. A on mówi, no na razie on przychodzi, ale gorączkę mają, mają. On z daleka spojrzał, bo nosił mu to było potrzebne, że tyfus jest chorobą, byliśmy ostrzeżeni, proszę pani. Z daleka spojrzał i mówi, tutaj nie wchodzić do drugiego, nie wchodzić, nie, chory jest, chorzy są na tyfus. I to nas uratowało, prawda. No i wtedy byłem jakiś, chyba 10 dni, gdzieś koło 12, 13 sierpnia, dostałem się do Lublina. Nas ta pani jeszcze wyposażyła we wszystko i tutaj Czerwony Krzyż zaopiekował się nami. Teraz tak, w Kraśniku ulokowano nas w Cygieniu. Ja tam byłem z pewną grupą na górze i w pewnym momencie wyczytują listę, prawda, i między innymi moje nazwisko. Tam był taki zwyczaj, że lager Szajberów co jakiś czas likwidowano, ponieważ mieli dostęp do dokumentów i tak dalej, likwidowano. A tych 20, których tam wyczytali, między nimi mnie, to akurat to była lista tych, na których przyszedł wyrok, żeby ich rozstrzelać. Znaczy, no, zabić. Tam rozstrzelać to ładnie brzmi. Zabić. No to ja nie miałem wtedy nic do stracenia. I wtedy uciekłem razem z Serafinem. Prawda, Serafin był dyrektorem gimnazjum, czy nauczycielem, nie, dyrektorem gimnazjum był w Kraśniku przed wojną i tam miał rodzinę, miał żonę, miał teściów, prawda, i oni dostarczyli jemu ubranie, prawda, a mnie dostarczyli tylko taką żydowską mickę i chyba już nic. Koszulę ja miałem obozowo, spodnie takie miałem drylichowe, podarte stąd dotąd. I ten miałem, pamiętam, na drucie miałem numer obozowy i teraz zdecydowałem się na ucieczkę razem z, i namówiłem Serafina. Jest, a Serafin tak, hikel na głowie, piękny garnitur, a butów mu nie dali, boso. I myśmy tak przez ten obóz, a tutaj postępkę z tych Ukraińców, Łasowców, złożona jest ze Smanów z jednej i z drugiej strony. I ja taki koszyk niosę i tam gestykuluję i tak dalej, i tak dalej. I przechodzimy między tymi Niemcami, oni byli zdezorientowani, nie widzieli, czy to cywili, czy z obozu, prawdopodobnie, tak domyślam się. I tak, a deszcz cały czas leje. I przechodzimy do tam, gdzie tabory stały, samochody właśnie z tymi dokumentami, tam z wyżywieniem, tam ze Smański tak. I tam była taka slabojka. Jak myśmy szli, ponieważ mnie tam wszyscy znali, ci SS-mani, prawda, z racji mojej funkcji. I tam jak Unterführer Führer jakiś tam szedł do tej Slawojki. I myśmy wlezli do tej Slawojki, a on czeka, kiedy my wyjdziemy. I tam spaceruje, a deszcz cały czas leje. I w pewnym momencie, kiedy on oddalił się, był tyłem odwrócony do nas, to myśmy wyszli z tej Slawojki i tam był chlew. Tak po świniach, gnój taki, i myśmy tam schowali się w tym gnoju. No, po pewnym czasie, jak ten SS-man poszedł, to myśmy się odważyli jednak i przez ten obóz żeśmy przeszli. Przez SS-manów. Jak nas nie zaczepili, ja sobie wyobrazić nie potrafię. I wyszliśmy już na ulicę i w pewnym momencie idzie zastępca komendanta obozu.
No tak machinalnie mi się dała, prawda, za czapkę, ale ja tak do dnia dzisiejszego nie wiem, czy on nas poznał, czy nie. Nie zwrócił na nas uwagi, prawda? I przepuścił nas, że tam, mimo przeszliśmy. No przyszliśmy tam do Serafina, do mieszkania jego teściu. Od razu tam kąpiel, tam gorąca woda, Serafin te nogi zaczął woczyć w tej miednicy. Poczęstowali nas wódko i ktoś łomoczy w drzwi. No więc auf machen, panie, to wszystko w strachu, tutaj dwóch uciekinierów z obozu. Pan, co robić? To ja wziąłem taką komendę, prawda, otworzyć. Już nie było co, bo ja wyskoczyłem najpierw na balkon, to na pierwszym piętrze było. I myślę, może tędy się dało uciec, ale tutaj nieprzerwane obozy wojskowe szły, czołgi, tam samochody i tak dalej Niemców, bo Niemcy byli w pełnym odwrocie. No i wróciliśmy i wchodzi Gefreiter z flaku, z tej przeciwlotniczej artylerii, który nas podpatrzył. On widział, jak nam to jedzenie, prawda, żona i szwagierka przyniosły Serafinowi, prawda. On to wszystko widział i widział te łachy, prawda. Podpatrywał nas i on za nami poszedł. No więc ja do niego tam dziękuję, że on uratował życie. Ale myśmy już w tym domu nie siedzieli. Myśmy poszli, tam gdzieś nas wyprowadzili już za miasto. Tam już partyzanci się znaleźli. No i do jakiegoś takiej stodoły i tak dalej, siano świeże. I to była pierwsza noc taka, tam szukali tych uciekinierów, bo tam uciekło przecież chyba około 30 osób uciekło w sumie. Co? Tak. Około 30 osób.